Po świątecznej przerwie powracają do nas sympatyczne rozmowy z Frelą Blue, którą witamy bardzo gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ślicznie, jak Josie za wami stęskniła. I my również tak za tobą. I nogo, tak. Dosz, tak i nogo, byście wiedzieli, czy to jest prawda, richtig. Richtig, prawda, zapytaj się Marcina, już w tamtym tygodniu zechciała z wami się pogadać, a się okazało, że was wcale nie ma. Dobrze, tak, to tak. Nadrabią mnie straty teraz. Pololi cię, posikali cię, Nikt mnie nie polął. No to coś ciebie za frela, ty. No ja nie wiem, ja chyba już jest za staro na to, już mnie nie chcą lolić. Na to nigdy nie ma za staro. Nie? Nie. I no chyba tam u was tradycje zanikają, ja Halloweeny, jakieś to pieruństwa, ale staropolsko tradycja to już nie. No, no właśnie. No musisz to zmienić w tych Niemcach. Ja albo od następnego roku będę przyjeżdżać do Polski. Albo zrób piosenka o tym. Zrób o tym piosenka, że nie byłaś posikano, że to ty wszystko, no. Aż miała kroszunki na prezenty, a żody nie. No coś takiego fajnego, ty to umiesz, no. Ja umiem, coś takiego fajnego zrobię, ja. No to dobrze, to teraz trochę powspominamy jeszcze święta, dokładnie ten okres już poświąteczny, bo co? Bo teraz trzeba nadrobić te zaległości, które w ciągu świąt się szybciutko gdzieś tam nazbierały. Mówię tutaj o formie i wiem, że ty po pierwsze masz teraz chyba taką miłą rocznicę razem z mężem ślubu, bo to chyba 14. rocznica ślubu. No właśnie, policzyłam to jeszcze raz, się okazało, że dopiero 13, wiesz? A 13? A, no widzisz. Ale no nie. Jesteś przesądną. Nie, jesteś przesądną. No to... Ale daje mi to do myślenia. Tak, tak. Że myślałam, że już 14. No to tak, to po pierwsze. A po drugie, no wiemy, że tam chyba mąż z tej okazji jakiś taki specjalny dla ciebie prezent przygotował. Tak, no nie wiem, czy ma to z tym do czynienia, że po tych świętach jest mnie znowu więcej o 1,5 kilo, ale ponoć od przybytku głowa nie boli, a rzeczywiście dostaję od mojego męża wioślarza magnetycznego, taką maszynę do treningu, do wiosłowania. To nieźle, no, fajny pomysł, no, nieźle, rzeczywiście. Ale a to co, chcesz, żeby odpłynął od ciebie? Nie, no, ja to dostaję od niego, to znaczy... Aha, wiesz, to czyli on chce, żebyś ty odpłynęła. Ja. Albo żeby odpłynęła, bo żeby w końcu schudła, nie? Nie, no, kochanego ciała nigdy za dużo. Ty, tak. O, widzisz. No, tak mu to powiedz, no. Powiem. A ja mu chciała kupić wino, a jakże poszła tam do tego sklepu, to ten sprzedawca... I mu godam, że mi zaproponował jakieś wino na 13 rocznicę ślubu, a ten się mnie pytał, czy chce świętować, czy zapomnieć. Ale za to mogę wam zdradzić tajemnicę szczęśliwego małżeństwa w trzech słowach. O! Dawaj. Masz rację, kochanie. To tak trochę takie... Ale to ja wam wytłumaczę, w którym kierunku. No bo, patrz, hop do baby. Ty musisz mieć zawsze inne zdanie, a baba mu na to dyć, bo inaczej żaden z nas by nie miał racji. Aha. Masz rację. No. A masz jakiś wiersz na dzisiaj? Ja mam wiersz właśnie w kontekście tej maszyny do wiosłowania, że wyciągnęła taki starszy już trochę piosenka, wiesz. Się nazywał Bebechy jak dechy, albo jak u nas go dają wasz dredbauch. Czekoladowe maszkyty, śląskie jabłeczniki, rzymły i karbinadle stowają nam zaś w gardle. Kołocze i tłuste świnie, placki i budynie, lody nie dają urody, a szpyrki to dowody. Oplerki, winerki i co nas chyci, Jerona, bierymy się za te tłuste życie. Ściskamy gry we stare tunki, dyć wypocymy te wszystkie rachunki. Zatki na laufband i do roboty, co wylotomy maszkyty i pychoty. Na power jogi i pilatesy, aż się odechcą delikatesy. Aerobiki, skokanie, lotanie, a wyciąganie i wyginanie. Zdychać bydymy, a lamentować, zamiast zaś tłuste gęsi gotować, ale żałować. Te czekoladowe maszkyty i te swojskie jabłeczniki, te rzymły i karbinadle stowają zaś mi w gardle. Kołocze i tłuste świnie, te placki i budynie, lody i potorcie, ale zaś mnie korci. Dobre. Kurde, boś mnie zajął, też przygotował wiersz ekstra do ciebie. Ja? Właściwie taką oda do freli, ale nie, no to do twoich się... No, o, ale powiedz to... mi oda. Oda do freli. Była rozfrela, co nie miała na imię Ela. I szkoda, że nie miała na imię Ela, bo prawdziwo frela to jest Ela.
Ale to jest takie głębokie, Grzegorz. Marcinie. To była oda do Eli. Eli się udo. Dobra, zmienił. To była oda do Eli, tak, nie do Freli. No. A jak twoja żona się nazywa na imię? Jolanta, Jola. Jola, Jolka, Jolka, pamiętasz? Jak ja ci przyjął, no pamiętasz. 42 lata pamiętam. No widzisz. Kurczę, to za chwilę zagramy twoją piosenkę, którą nam tutaj zaproponowałeś. To będzie utwór? To będzie utwór Jo Jem. Mm-hmm. Tylko ja mam taki mały dylemat, bo dostałem od ciebie dwie piosenki, no, które są tak dziwnie podpisane, wiesz? I teraz tak, czy Jo Jem to ma 2,33 czy 3,06? To jest ta 3,06, bo ta druga to jest do teledysku Wracam na Zot. A no ten teledysk akurat robię z moją siostrą Marcelą, ona robi oprawkę graficzną i ten teledysk za niedługo się pojawi. I to jest ta krótsza właśnie piosenka, a ta dłuższa to jest Jo Jem, bo ja bardzo, bardzo lubię jeść. No dlatego teraz Jo Jem na antenie się pojawi. To jest moja druga ulubiona najbardziej rzecz w życiu. A pierwszą? A pierwszą nie mogę powiedzieć, bo Marcin mi zabronił. Tak, tak, koniecznie, nie możesz. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. To zabronił. Jak dowają i jak na pichca tyż.